Historia rozpoczyna się w zimowy dzień na przedmieściach niewielkiego miasta, gdzie syn Andrzej dokonuje drastycznej decyzji. Nie był to moment, który przyszedł łatwo, ale ostatecznie zdecydował się sprzedać rodzinny dom, w którym dorastał, i przewieźć swoją starzejącą się matkę, Halinę, do starym i zaniedbanego mieszkania na obrzeżach miasta. Relacje między Andrzejem a jego matką były napięte przez lata. Od czasu, gdy ojciec zmarł kilka lat wcześniej, syn zaczął unikać kontaktu z Haliną. Nie był to jedynie skutek nieporozumień czy różnic pokoleniowych. To była złożona sytuacja, która sięgała głębiej. Halina była kobietą o silnym charakterze i niezłomnej woli. Przez wiele lat wspierała rodzinę i była głównym trzonem domowego budżetu. Jej mąż, który zmarł nagle, był miłośnikiem hazardu i zostawił rodzinę z ogromnym długiem. To spowodowało ogromne obciążenie dla Haliny, która musiała pracować ciężko, aby spłacić długi i zapewnić synowi dobre wykształcenie. Niestety, w miarę jak Andrzej dorastał, zaczął unikać matki. Wyjechał na studia i rzadko wracał do domu rodzinnego. Kiedy zmarł jego ojciec, nie pojawił się nawet na pogrzebie. To zraniło Halinę bardziej, niż mogłaby to przyznać. W miarę jak lata mijały, relacje między matką a synem pogorszyły się jeszcze bardziej. Gdy Halina zaczęła odczuwać pierwsze objawy choroby, nie otrzymała od syna żadnej pomocy ani wsparcia. Andrzej starał się trzymać ją z dala od siebie, chcąc unikać odpowiedzialności za swoją chorą matkę. Pewnego dnia Andrzej podjął decyzję, która miała zmienić wszystko. Zdał sobie sprawę, że sprzedaż rodzinnego domu i przewiezienie matki do starego mieszkania na obrzeżach miasta to jedyny sposób, aby pozbyć się obciążenia, jakim była dla niego Halina. Nie interesowało go to, że matka była schorowana i potrzebowała opieki. Jego egoistyczna decyzja była pełna bólu i złości, ale nie zamierzał się nad nią zastanawiać. Chciał pozbyć się przeszłości i zacząć nowe życie. I tak rozpoczęła się historia, która miała doprowadzić do nieuniknionego starcia między matką a synem, walki o przetrwanie i odkrycia, że czasami siła i determinacja mogą pochodzić od tych, których się najmniej spodziewamy. Andrzej miał dość. Halina była obciążeniem jego życia od lat. Dom, w którym razem z nią mieszkał, stał się dla niego więzieniem emocjonalnym, które trzymało go w ramach rutyny i frustracji. Codzienne konflikty i napięcia sprawiły, że marzył o wolności i możliwości rozpoczęcia nowego życia, z dala od matki i jej żądań. Jego decyzja o sprzedaży rodzinnego domu nie była jednym z tych impulsywnych pomysłów. Wręcz przeciwnie, była owocem długich godzin refleksji i kłopotliwych rozmów z prawnikiem. Andrzej chciał uwolnić się od obowiązku opieki nad matką, odbyć podróż do nieznanych miejsc i zrealizować marzenia, które od dawna tłumił w sobie. Sprzedaż domu przyniosła mu sporą sumę pieniędzy, którą planował wykorzystać na rozpoczęcie nowego rozdziału w swoim życiu. Postanowił wynająć profesjonalną ekipę remontową, aby przygotować dla matki nowe miejsce do mieszkania. Była to ruderka na obrzeżach miasta, która stała pusta i zaniedbana przez lata. Halina nie była w żadnym stopniu zadowolona z decyzji swojego syna. Czuła się, jakby została zdradzona i opuszczona przez kogoś, kogo wychowała i kochała. Gdy dowiedziała się, że jej dom został sprzedany, była w szoku i poczuła się tak, jakby traciła ostatnią więź z przeszłością. Dom był miejscem, w którym przeżywała wiele radosnych i smutnych chwil. Był świadkiem narodzin i śmierci, a teraz miał zostać sprzedany jak zwykła nieruchomość. Kiedy przeprowadzka nadchodziła, Halina była coraz bardziej zaniepokojona. Jej syn odwiózł ją do nowego miejsca samochodem, nie wydając ani słowa na pożegnanie. To było chłodne i obojętne podejście, które sprawiło, że Halina czuła się bardziej samotna niż kiedykolwiek. Gdy dotarli na miejsce, matka była zrozpaczona. Nowa ruderka, do której została przewieziona, wydawała się opuszczona i zaniedbana. Drzwi były zdeżelowane, a ogród był dzikim chłodem. Halina czuła, że trafiła do miejsca, które w żaden sposób nie przypominało jej dawny, kochany dom. Zrozumiała, że jest teraz całkowicie zależna od woli swojego syna, który ją tu przywiózł. Początkowo Halina nie potrafiła się odnaleźć w nowej rzeczywistości. Wszystko wydawało się obce i przygnębiające. Jednak w jej wnętrzu tkwiła siła, która sprawiła, że nie zamierzała się poddawać. W końcu postanowiła podjąć wyzwanie i zaczęła przekształcać zrujnowany budynek w nowy dom. Nie zamierzała być bezsilna i zależna od swojego syna, choć to on ją tu przywiózł.
To było początkiem nowego etapu w życiu Haliny, pełnego trudności i wyzwań, ale również okazji do udowodnienia sobie i swojemu synowi, że jest silniejsza, niż mogłoby się wydawać. Kiedy Andrzej odjechał, Halina stanęła samotnie przed zrujnowanym budynkiem. To nie był zwykły dom, to była prawdziwa ruina. Ściany były pęknięte, dach przeciekał, a wnętrze było zasłonięte grubymi warstwami kurzu i pajęczyn. Ale dla Haliny ten zaniedbany budynek symbolizował coś więcej niż tylko fizyczny dom, symbolizował jej walkę o godność, niezależność i przetrwanie. Choć była schorowana i w podeszłym wieku, postanowiła podjąć to ogromne wyzwanie. Jej ręce drżały od zmęczenia i starości, ale w jej sercu płonęła iskra determinacji. Nie zamierzała się poddawać, nie teraz. Postawiła sobie za cel odnowienie tego miejsca, które teraz było jej jedynym schronieniem. Chciała udowodnić synowi, że jest silniejsza, niż się wydaje, i że nie jest już zależna od niego. Pierwsze dni były najtrudniejsze. Halina musiała stawić czoła mnóstwu wyzwań, z którymi nigdy wcześniej się nie spotkała. Usuwanie grubej warstwy kurzu i pajęczyn było męczące, ale nie przestawała. Każdy kawałek ściany, który oczyściła, przywracał jej poczucie kontroli nad swoim życiem. Pomimo bólu i trudności, jakie sprawiały jej starzejące się ciało, nie poddawała się. Głównym zadaniem było naprawienie dachu, który przeciekał w wielu miejscach. To było wyzwanie, które wydawało się niemożliwe do pokonania, ale Halina była zdeterminowana. Wynajęła miejscowego rzemieślnika i pracowali razem, naprawiając dach kawałek po kawałku. To wymagało nie tylko wysiłku fizycznego, ale także kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów. Dla Haliny to było jak nauka nowego rzemiosła, które wcześniej wydawało się jej obce. W miarę jak prace postępowały, a ruderka stawała się coraz bardziej przyjaznym miejscem, Halina zaczęła przyciągać uwagę sąsiadów. Ludzie z pobliskiej wioski zauważyli jej determinację i siłę charakteru. Zaczątek nowego życia pośród tych prostych ludzi sprawił, że Halina zaczęła odkrywać, że jest otoczona ludźmi, którzy gotowi są jej pomóc. To była zupełnie nowa rzeczywistość dla niej. Jednym z kluczowych momentów w jej walce o przetrwanie było naprawienie instalacji wodno-kanalizacyjnej. To wymagało pomocy od sąsiadów, którzy okazali się być pomocni i przyjaźni. Dla Haliny to było odkrycie, że jej życie może być pełne nowych relacji i wsparcia od innych ludzi. Stopniowo zaczęła nawiązywać przyjaźnie z mieszkańcami wioski, dzieląc się z nimi swoją historią i doświadczeniem. Każdy mały krok naprzód, każde osiągnięcie było dla Haliny źródłem ogromnej dumy. Nie tylko odnowiła ruiny swojego nowego domu, ale także odnowiła siebie. To była walka o przetrwanie nie tylko fizyczne, ale także duchowe. Pokazała synowi, że jest silniejsza, niż on kiedykolwiek sądził i że nie potrzebuje go, aby radzić sobie z życiem. Jednakże jej relacje z Andrzejem były tak zepsute, że nie była gotowa go przyjąć, gdy pewnego dnia pojawił się niespodziewanie u jej drzwi. Halina, która przez większość swojego życia żyła w izolacji, niespecjalnie przywykła do nawiązywania nowych znajomości. Była osobą zamkniętą w sobie, bardziej skoncentrowaną na rodzinnym domu i swojej rodzinie niż na interakcjach społecznych. Jednakże, w miarę jak prace przy remoncie postępowały, zaczęła przyciągać uwagę kilku sąsiadów, co dla niej stanowiło duże wyzwanie. Pierwszą osobą, którą poznała, była Danuta, starsza pani mieszkająca obok. Danuta okazała się być cennym źródłem wiedzy na temat lokalnej społeczności. Była ciepła i przyjazna, co nieco złagodziło początkową nieufność Haliny. Danuta pomogła Halinie zaaklimatyzować się w nowym otoczeniu, opowiedziała o sąsiedzkich zwyczajach i lokalnych zwyczajach. Początkowo ich spotkania były nieco nie. Halina nie była przyzwyczajona do otwierania się przed obcymi ludźmi, a Danuta zdawała sobie sprawę z jej oporu. Jednakże z biegiem czasu obie kobiety zaczęły nawiązywać coraz głębsze więzi. Danuta stała się dla Haliny nie tylko przewodniczką po lokalnej społeczności, ale także przyjaciółką, której mogła zaufać i z którą mogła dzielić swoje myśli i obawy. Wspólne spotkania przy kawie stały się tradycją. Danuta opowiadała Halinie o historii wioski, o jej mieszkańcach i ich życiowych przeżyciach. Dzięki Danucie, Halina zaczęła lepiej rozumieć otaczający ją świat i coraz bardziej angażować się w życie społeczności. Jednak to nie tylko Danuta stała się bliską przyjaciółką Haliny. Stopniowo nawiązywała także kontakty z innymi sąsiadami, którzy podziwiali jej determinację i odwagę. Razem z nimi pracowała nad odbudową swojego nowego domu i to było wspólny wysiłek, który zbliżył ich do siebie.
Spotkania z sąsiadami stały się dla Haliny źródłem wsparcia i poczucia przynależności do społeczności. Wcześniej czuła się opuszczona przez własnego syna i samotna w obcym miejscu, teraz jednak wokół niej tworzył się krąg przyjaznych twarzy i pomocnych rąk. To była zupełnie nowa rzeczywistość, która sprawiła, że Halina czuła się mniej zależna od swojego syna i bardziej niezależna niż kiedykolwiek wcześniej. Te nowe znajomości były dla Haliny dużym osiągnięciem. Udowodniła sobie i swojemu synowi, że jest zdolna do nawiązywania kontaktów społecznych, pomimo swojego wcześniejszego zamknięcia w sobie. To było również dowodem na to, że życie może pełne nowych relacji i wsparcia, nawet w późniejszym wieku. Prace nad remontem były nie tylko trudne, ale również czasochłonne. Halina musiała stawić czoła wielu problemom, które napotykała na swojej drodze. Po pierwsze, była to kwestia finansów. Mimo że sprzedała swój dom, pieniądze, które uzyskała z tej transakcji, okazały się niewystarczające na całkowitą odnowę starej ruderii. Musiała więc zacząć oszczędzać i szukać innowacyjnych rozwiązań, aby kontynuować prace remontowe. Jednym z najpilniejszych problemów, z którym musiała się zmierzyć, był wyciekający dach. Każdy deszcz powodował załanie części budynku, co zagrażało już zainstalowanym nowym elementom. To był problem, który nie tylko wymagał finansowego wkładu, ale również umiejętności technicznych. Halina nie miała doświadczenia w naprawach dachów, ale z pomocą swoich nowych przyjaciół i sąsiadów zdołała znaleźć lokalnego rzemieślnika, który pomógł jej z naprawą. Kolejnym wyzwaniem były zepsute instalacje. To oznaczało brak dostępu do bieżącej wody i kanalizacji. Dla kogoś, kto przez większość życia mieszkał w pełni wyposażonym domu, była to trudna sytuacja. Halina nie mogła jednak pozwolić sobie na zwolnienie tempa. Skontaktowała się z lokalnymi rzemieślnikami i elektrykami, którzy pomogli jej przywrócić funkcjonalność instalacji wodno-kanalizacyjnych. Wszystko to wymagało nie tylko fizycznego wysiłku, ale także umiejętności rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji. Halina stawiała czoło każdemu problemowi, który się pojawiał, i nie poddawała się. To była jej siła charakteru i determinacja, które sprawiły, że coraz więcej ludzi z wioski zaczęło podziwiać ją i oferować swoją pomoc. Z biegiem czasu wspólnie z sąsiadami naprawiali dach, wymieniali okna i malowali ściany. To stało się nie tylko okazją do pracy nad ruderą, ale również do budowania więzi i relacji z innymi ludźmi. Dla Haliny to był okres, w którym poczuła się potrzebna i doceniana, co stanowiło ogromne wsparcie dla jej ducha. Walka z problemami przy remoncie była dla Haliny nie tylko próbą fizycznej wytrzymałości, ale także testem jej psychicznej siły i determinacji. Dzięki wsparciu społeczności i swojej własnej wytrwałości, udowodniła sobie i innym, że jest zdolna do podjęcia wyzwań i radzenia sobie z trudnościami. Jej walka była inspiracją dla wielu ludzi wokół niej, w tym także dla jej syna, który wciąż obserwował jej postępy z daleka. Kilka lat minęło od chwili, gdy Andrzej dokonał dramatycznej decyzji o sprzedaży domu matki. Po tych wszystkich latach syn przekonał się, że Halina już dawno powinna być martwa, a on miał nadzieję na spadek po matce. Z dala od wsi, w której przebywał, wyobrażał sobie, że ruderę znajdzie opuszczoną i zniszczoną, a matka będzie jedynie wspomnieniem w jego przeszłości. Odwiedzenie jej było dla niego czystą formalnością. Po tylu latach obojętności i unikania kontaktu, Andrzej nie spodziewał się, że jego matka przeżyła i że jeszcze żyje. Czuł się pewny, że nie musi już mieć z nią nic wspólnego, zwłaszcza teraz, gdy sprzedał jej dom i zostawił ją w ruderze. Jednak, gdy zbliżył się do starej, zaniedbanej ruderki, zaczął odczuwać dziwny niepokój. To miejsce było dla niego źródłem bólu i frustracji przez lata, ale teraz zastanawiał się, co go tam czeka. Może matka naprawdę zdążyła umrzeć lub ktoś inny wziął to miejsce na własność. Jego serce biło coraz szybciej, gdy pukał do drzwi i czekał na odpowiedź. Kiedy Andrzej pojawił się przed drzwiami starej ruderii, oczekiwał, że zastanie opuszczone i zaniedbane miejsce. Jednak to, co zobaczył, zszokowało go. Miejsce wyglądało zupełnie inaczej niż pamiętał. Drzwi były pomalowane na świeżo, a ogród był zadbanym kawałkiem zieleni, z ogrodzeniem, które niegdyś było tylko zardzewiałym drutem. Wszędzie panowała cisza, która była nie do pomyślenia, gdy Halina mieszkała tu z synem. To był zaskakujący kontrast w porównaniu z tym, co pamiętał. Wcześniej było głośno od kłótni i pretensji, a teraz było tu cicho i spokojnie. Andrzej nie mógł uwierzyć, że to samo miejsce. Z dużą dozą niepewności otworzył drzwi i wszedł do środka.
Wszystko wydawało się takie normalne i spokojne, że trudno było uwierzyć, że to samo miejsce, które zostawił matce kilka lat temu. Ściany były świeżo pomalowane, a na podłodze stał nowy dywan. Meble były nowe i czyste, a wystrój wnętrza sprawiał wrażenie, jakby ktoś troszczył się o to miejsce. Andrzej podszedł do kuchni i zobaczył, że wszystko jest uporządkowane, a na stole stała świeżo przygotowana bułka i kawa. Był zdumiony. To nie wyglądało na miejsce, w którym jego starsza matka mogłaby żyć. Miał wrażenie, jakby wszedł do zupełnie innego świata. Andrzej, pełen zdumienia, kontynuował swoje badanie nowego wnętrza ruderki. Wszystko było tak zadbane i czyste, a jednocześnie emanowało spokojem. Ściany były świeżo pomalowane, a na podłodze stał nowy dywan. Meble były nowe i czyste, a wystrój wnętrza sprawiał wrażenie, jakby ktoś troszczył się o to miejsce. Wszystko wydawało się być na swoim miejscu, tak jak w zwykłym domu. Andrzej był zszokowany i nie mógł uwierzyć własnym oczom. To miejsce było zupełnie odmienne od tego, które opuścił kilka lat temu. Było to niemożliwe, żeby Halina, starsza i schorowana kobieta, mogła dokonać takiego przekształcenia. Kiedy przeszedł przez salon, zauważył zdjęcia na ścianie, zdjęcia rodziny, w tym jego własne zdjęcie z dzieciństwa. To był szok. Ktoś tu musiał mieszkać i zająć się troską o to miejsce. Andrzej nie mógł uwierzyć, że ktoś inny miał tu teraz dom, który kiedyś był ich rodzinnym domem. Kiedy Andrzej usłyszał kroki zbliżające się od kuchni, jego serce zabiło mocniej. Spodziewał się, że matka nie żyje, ale teraz była tu, w tej samej przestrzeni, co on. Halina wyszła z kuchni i spojrzała na niego z wyrzutem. Co ty tutaj robisz? Zapytała zimno. Nie chcę cię widzieć. Wyjdź natychmiast. Andrzej był oszołomiony. Nie spodziewał się takiego przyjęcia. W końcu udało mu się odpowiedzieć, jestem twoim synem, Halinko. Przyszedłem zobaczyć, jak się masz. Halina nie dała się zwieść jej synowi. Z utęsknieniem oczekiwała na ten dzień, gdy będzie mogła mu pokazać, że jest silniejsza, niż się wydaje i że nie potrzebuje go, aby żyć pełnią życia. Jej walka o przetrwanie w ruderze była zarazem jej triumfem nad własnym synem, który pozostawił ją w opuszczeniu i obojętności. Nie jesteś tu mile widziany, Andrzej, oznajmiła zdecydowanie. Odchodź, tak jak to zrobiłeś kilka lat temu, i nie wracaj. Andrzej poczuł się upokorzony i zszokowany. Nie spodziewał się takiej reakcji ze strony matki. Był przekonany, że Halina będzie zdesperowana i wdzięczna za jego obecność. Jednak teraz musiał stawić czoła odrzuceniu i trudnej prawdzie, że jego matka radzi sobie znacznie lepiej, niż kiedykolwiek sądził. Halina, pomimo swojego podeszłego wieku i choroby, nie była w stanie ukryć dumy, jaką czuła w momencie, kiedy zobaczyła, jak jej syn jest zaskoczony zmianami w domu. Choć jej ciało było osłabione, jej duch był silny i niepodważalny. Nie zamierzała dawać mu żadnej satysfakcji ani przebaczenia. W jej oczach Andrzej był egoistycznym i niewdzięcznym synem, który pozbył się jej, aby zyskać spadek. Kiedy Andrzej próbował się tłumaczyć i usprawiedliwiać swoje działania, Halina patrzyła na niego z wyrazem wyższości. W jej wnętrzu tliła się duma z jej osiągnięć i niezależności. Nie była już tą samą bezradną kobietą, którą pozostawił kilka lat temu. Teraz była silniejsza i bardziej zdeterminowana niż kiedykolwiek wcześniej. Nie masz tu nic do roboty, powiedziała sucho, unikając kontaktu wzrokowego z synem. Opuść mój dom. Nie potrzebuję twojej obecności ani twojej pomocy. To moje życie, a ty nie jesteś już częścią mojej przyszłości. Andrzej poczuł się upokorzony i bezradny. Nie spodziewał się, że matka będzie tak zdecydowana w swoim stanowisku. Był przyzwyczajony do myśli, że jest dominującą postacią w ich relacji, ale teraz zdał sobie sprawę, że to Halina ma kontrolę nad swoim życiem i własnym losem. Duma matki była dla niej źródłem siły i odwagi. Teraz, gdy syn wrócił, próbując odzyskać kontrolę nad jej życiem, Halina była gotowa stawić mu czoła i pokazać, że jest silniejsza, niż kiedykolwiek sądził. To była jej nagroda za lata walki i determinacji, które pozwoliły jej przetrwać i odzyskać godność. Andrzej opuścił dom matki z poczuciem porażki i zmieszania. Jego plan odwiedzenia matki, by zdobyć spadek, zakończył się niepowodzeniem. Wiedział, że nie tylko nie dostał spadku, którego się spodziewał, ale także przekonał się, że Halina jest znacznie silniejszą osobą, niż kiedykolwiek sądził.
Ta wizyta zmieniła jego perspektywę na życie i jego miejsce w niej. Czuł się osamotniony i rozczarowany sobą. Był świadkiem przekształcenia, jakie przeszła jego matka, i zrozumiał, że swoje postępowanie wobec niej było błędem. Halina natomiast kontynuowała swoje życie, otoczona wsparciem swoich nowych przyjaciół. Jej walka o przetrwanie w nowym miejscu była trudna, ale dała jej poczucie dumy i niezależności, które utraciła, kiedy sprzedała dom swojemu synowi. Nie zamierzała go już więcej widzieć i nie potrzebowała go, aby być szczęśliwą. Jej nowa społeczność była dla niej teraz ważniejsza niż kiedykolwiek i to właśnie tam odnalazła prawdziwą akceptację i wsparcie. Historia ta była opowieścią o odrodzeniu, sile charakteru i zdolności do przekształcania własnego życia, nawet w najtrudniejszych okolicznościach. Dla Haliny było to zwycięstwo nad przeciwnościami losu i dowodem, że nigdy nie jest za późno na zmiany i na to, aby znaleźć nowy początek. Andrzej natomiast musiał zmierzyć się z konsekwencjami swoich własnych działań i znaleźć swoje miejsce w nowej rzeczywistości, która go zaskoczyła. To była opowieść o dwóch ludziach, którzy przeszli swoje własne drogi, niezależnie od siebie, i w końcu odkryli, że każdy z nich ma własną siłę i determinację, aby żyć pełnią życia.